Siemanko ludziska, z tej strony Macy, witam was w piątym odcinku z mojej kariery w FIFA 22. Dzisiaj rozpoczynam od meczu z Legią Warszawa, a następnie czeka nas to, co chyba lubię najbardziej, czyli okienko transferowe. Czy uda nam się zmienić klub? To przekonamy się już niebawem. W ligowej tabeli mamy czwarte miejsce, więc bardzo dobra pozycja po 18 kolejkach. I czas zmierzyć się z Legią Warszawa na klasie światowej, tylko jeszcze ustawimy kontrastową piłkę, bo mogą być opady śniegu. Więc gramy to pierwsze spotkanie. No i jak widzimy w Legii na tarciu, Andre Martins do środka, Slisz. Jeszcze odnalazł Emre Lego, ten do kapustki i bramka niestety po rykoszecie od Cichockiego. Piłka wpada do bramki, fatalne zachowanie naszego defensora. Totalnie zmylił mnie, nie miałem szans na interwencję. A Legia cały czas atakuje, prowadzą, ale nie mają dość. Lopez, dośrodkowanie, jest piąskowanie, kto przejmie tą piłkę? Gracze Radomiaka. Jeszcze tutaj może być zamieszanie. Piłka podbita w pole karne. Zobaczmy, jak to się skończy. Radomiak w posiadaniu piłki. No i mamy rzut wolny. Zobaczmy. Centra Leandro. Uderzenie na Cimento i Boruc. Ależ piękna interwencja króla Artura. Świetna kontrola Leandro na pole karne. Angielski Boruc nie dał rady. 1-1. Fantastyczne uderzenie naszego napastnika w polu karnym. I nawet król teraz musiał skapitulować. No ale jak widzimy, Legia chce odrobić straty, kapustka do środka. Andre Emreli jedną ręką to wybroniłem, tak jest. Jak widać na klasie światowej, dobrze się dzieje. I jeszcze mamy rzut rożny, Castrati wznawia grę. Centruje na pole karne, główka i mój pewny chwyt. Oj, zaczynam bardzo lubić ten poziom. Rozgranie do boku, jest Machado. Angielski Boruc zbił tą piłkę na słupek, cóż za spektakularna parada. Peckhardt. Jeszcze odegranie do kapustki, kapustka w polu karnym, Peckhardt. Uderzenie i pewny chwyt, tak jest. Tak się powinno bronić, klej na rękawicach. Świetnie Kozak to opanował, zagrał do środka. Strzał i bramka, Maurides, on jest niezawodny, 82 minuta. Radomiak prowadzi z Legią Warszawa. No i wygrywamy 2-1. No i powiem wam, na tej klasie światowej naprawdę sporo się dzieje. Jak widać w FIFA 22 poziom trudności ma znaczenie. Przynajmniej u mnie na klasie światowej dzieje się więcej niż na pozostałych poziomach. Czy to Ultimate, czy Legendarny, czy któreś z tych amatorskich poziomów. Nie odpowiadały mi. No a poziom klasa światowa bardzo mi odpowiada, bo tutaj wreszcie mam co robić. I mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. A pamiętajcie, że tutaj bawię się jeszcze na klasycznych suwakach. Więc jestem pozytywnie zaskoczony. No i tutaj wreszcie zyskałem w oczach trenera. Szkoda, że tuż przed okienkiem transferowym. Ale lepiej późno niż wcale. No i tutaj kluczowy byłem, gdy wygrywaliśmy z Legią Warszawa. Cieszę się, że zostałem doceniony. No i trzecie miejsce po 19 kolejkach. Wyprzedziliśmy Legię. Liderem jest Pogoń Szczecin. Cóż za gra Radomiaka Radom. Ale teraz jest okienko transferowe, więc ja bardzo chętnie opuściłbym ten klub, żeby spróbować swoich sił w dużo lepszym zespole. Maurides tutaj najlepszym strzelcem. 12 bramek. Kto będzie najlepszy w asystach? Zaraz się dowiemy. Sokół. No. Nasi nabili sobie w tych kilku meczach statystyki. Niemczycki najwięcej czystych kont. Ja miałem 7. 18 występów, 10 zwycięstw, 5 remisów, 3 porażki i 7 czystych kont. Ładnie to wygląda. I możemy rozwinąć dzięki zwycięstwu kolejną umiejętność na drugi poziom. I wszystko się zgadza. I postanowiłem, że nie będę prosił o transfer definitywny, tylko o wypożyczenie. I kto je? No i tutaj widzimy, spełniają moje życzenie i teraz tylko czekamy na oferty. No i jest oferta od Sheffield United, czyli drużyny z Championship. Jest to lepsza liga niż Ekstraklasa, ale myślę, że jeszcze warto poczekać, bo to dopiero 9 stycznia. Tym razem oferta od Realu Valladolid. No powiem szczerze, ta oferta mnie w ogóle nie interesuje, więc ją odrzucamy. Następnie oferta od Bournemouth. Bronił tam m.in. kiedyś Boruc. Ale grają tylko i wyłącznie w Championship, dużo płacą, ale my tą ofertę odrzucamy. Następnie od Almerii oferta. No, brzmi ciekawie, ale jednak liczę na coś ciekawszego, więc oferta zostaje odrzucona. Tym razem oferta od Al Hilal. No, Liga Arabii Saudyjskiej. Zobaczmy, jaka tygodniówka. Wysoka, ale ja chcę jeszcze trochę pograć w piłkę, a nie iść na emeryturę. Watford, to jest drużyna z Premier League, no powiem wam. Jest to oferta od klubu z topowej ligi. 40 tysięcy tygodniówki. Akceptujemy.
i czas na wielkie wyzwanie, czyli wypożyczenie do Premier League. 13 miejsce po 22 kolejkach Watfordu. Wyprzedzamy między innymi Arsenal i nową siłę, czyli Newcastle United. No a jeśli chodzi o lidera, to jest nim Liverpool z niewielką przewagą nad Manchesterem City. A nasi rywale do gry, to jak widzimy, jest Foster, Foderingham, Randolph, kto tu jeszcze będzie? Elliot, ten jest na wypożyczeniu, i jeszcze z Bachman, więc jesteśmy w sumie najlepsi. No i tutaj z Norwich mamy pierwszy mecz, a następnie między innymi West Ham, więc może być pojedynek polskich bramkarzy. Ale czy z Norwich dostaniemy szansę? Tak jest, zmiana w 55 minucie. Przy niekorzystnym wyniku pojawia się na boisku. Trzeba wykorzystać nadarzającą się okazję. Tufan zagraje na pole karne, Denis zablokowany. Poprawka, piękna interwencja Gana, dobitka, jeszcze raz Gan. To był spektakl bramkarski, jak on to wybronił, tego nie wie nikt. I jeszcze mamy rzut rożny. Zobaczmy, mocna centra, główka! Niestety prosto w ręce Gana, który pewnie to wyłapał. No i jak widzimy w natarciu Norwich, ładnie to rozgrywają. Tete do środka, Cataldi, jeszcze pukki, ale prosto we mnie. Mam pierwszą interwencję w Premier League. Jest tutaj Cataldi, do boku, Tete wyrzucony, czy do środku jest, zobaczmy. Piłka na prawej nodze, jeszcze odegranie, błędy w obronie. Ale ostatecznie opanowujemy tą piłkę. Po co takie odegranie? Główka prosto do rywala. Tete. Jeszcze zagrał do środka Cataldi. Pukki. Tete wyrzucony. Opanował piłkę, ale ostatecznie Massina go powstrzymał. Dobra interwencja naszego obrońcy. Alcaraz. Rozrzucenie do Tete, który jest niezwykle aktywny. Zgranie. Ale prosto w moje ręce. Trzeba uaktywnić naszą ofensywę. No niestety przegrywam to spotkanie 0-1. Miałem co robić, o dziwo, w tym spotkaniu. Nie grałem, powiedzmy sobie, jakoś przesadnie dużo, a jednak coś tam udało mi się złapać. Oj, ta interwencja podwójna Gana to było coś spektakularnego. Chciałbym w tej karierze zajrzeć taką interwencję. A jeśli chodzi o ten odcinek, bo tego jeszcze nie sprecyzowałem, w dzisiejszym materiale zagramy 3 spotkania, żeby też ten odcinek nie był za długi, no bo jednak trochę czasu musiałem poświęcić na te transfery, a ostatnio czas to jest mój największy wróg. Od następnego odcinka wracamy do klasycznych 5 spotkań, więc na spokojnie, tylko w tym odcinku będą tak wyjątkowo 3 spotkania. No i 23 kolejki za nami, 13 miejsce w tabeli, 23 w sumie nie mógłbym zajmować. No i tutaj widzimy, za moment zobaczymy w sumie nasze transfery, Kabasele odszedł. No mówi się trudno i żyje się dalej, podpisał kontrakt z nowym klubem. A my tutaj z West Hamem zagramy w pierwszym składzie, ale niestety Fabiański nie gra. W jego miejsce Areola. No i widzimy tutaj jeszcze początek spotkania. Bowen na pole karne, strzał i pewna interwencja. To jest właśnie to. Dobrze się to zaczyna, no powiem wam. W tej Premier League może się sporo dziać. Zagranie i nie ma bramki. Centymetry dzielił Jansena od szczęścia. Fornals wznawia grę od rzutu rożnego. Trochę rozmazany ekran. Dośrodkowanie, główka i pewna interwencja. Chociaż przez chwilę było gorąco. Dobrze Jansen. Holender do boku. Jeszcze rozrzucenie Sar w polu karnym. Co wymyśli? Czy dogra? Tak jest. I bramka Jansena, ależ piękne zamknięcie, uderzenie po krótkim rogu, Areola pokonany. Wiadomo, Fabiański by to wybronił. Jeszcze wycofanie Sabelli do Sara, ależ pięknie uruchomiony nasz skrzydłowy, czy będzie dośrodkowanie? Zwleka z tym wycofanie. Tufan! Areola jeszcze powalczy o tą piłkę i ją łapie. No powiem wam, to był piękny popis bramkarskich umiejętności. Fornals, wycofanie. Cresswell, Fornals, jeszcze Vlašić obok. No celowo w okienko, ale się nie udało. Vlašić do środka, Plea, Vlašić na pole karne. Uderzenie obok bramki, no tutaj Kral zdecydowanie przestrzelił. W tym spotkaniu mniej się działo, najważniejsze jednak, że wygrywamy 1-0 po bramce naszego napastnika. Coś tam jednak udało mi się wybronić, ale chciałoby się oczywiście więcej. W sumie najciekawsza była ta interwencja z pierwszych minut spotkania, gdzie popisałem się dobrą paradą. No tutaj widzimy ocena 7,2. Mówi sama za siebie, Areola też miał jakieś interwencje. No ale jednak z Fabiańskim West Ham by tego nie przegrał. Przynajmniej tak możemy sobie wmawiać. No i tutaj możemy zobaczyć statystyki. Expected goal wyższe w drużynie West Hamu, ale byłem na bramce, więc jest czyste konto. No i straciłem w oczach trenera, bo nie spełniłem oczekiwania odnośnie oceny meczowej. No niestety, odrobinę zabrakło, 0,3. No i tutaj widzimy 24 mecze, 28 punktów na koncie, 12 miejsce w tabeli. Na samym dnie, kto jest? Norwich.
chociaż Arsenal też blisko strefy spadkowej. A kto jest na samym szczycie? Liverpool. Już spokojniejsza przewaga nad Manchesterem City. Sterling, jak widzimy, najlepszym strzelcem. Sigurdsson i Pulisic najlepsi asystenci, a Meslier ma najwięcej czystych kont. To jest sensacyjne. I możemy podnieść umiejętność, bo wygraliśmy spotkanie. I będzie już zrobiona 3-3. No i nasze umiejętności cały czas rosną. Brighton, Aston Villa. Co tam dalej? Arsenal, Southampton, Everton to mogą być nasi rywale w następnym odcinku. Do tej pory w Watfordzie 2 spotkania, 1 czyste konto, 1 zwycięstwo, 1 porażka. Całkiem fajnie zaczęła się ta nasza przygoda z Premier League. Jesteśmy tutaj na wypożyczeniu, musimy zaprezentować się z dobrej strony, żeby może jakiś inny ciekawy klub w przyszłości chciał nas pozyskać. Możecie napisać, co sądzicie o tym transferze do Premier League. Moim zdaniem jest to krok w dobrym kierunku, no bo jednak zmieniliśmy ligę z bardzo przeciętnej na topową. I teraz możemy pokazać swoje umiejętności w starciu z czołowymi piłkarzami z całego świata. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie i pamiętajcie, od następnego odcinka wracamy do klasycznych 5 spotkań. Trzymajcie się!